Serdecznie Państwa witam z warsztatów kultury. Nadajemy spotkanie, które odbywa się co dwa tygodnie. To jest taki cykl kobiety, dedykowany specjalnie te tegorocznej edycji jarmarku jagielońskiego. Mam nadzieję, że Państwo jarmark jagieloński doskonale znacie. A jeśli, a jeśli nie znacie, to poznajcie. To jest wspaniałe kilkudniowe wydarzenie, które w połowie sierpnia odbywa się w Lublinie i jest organizowane właśnie przez warsztaty Kultury. My spotykamy się, co dwa tygodnie z kobietami. Jestem taką przewodniczką po, po tym świecie, świecie kobiet, które na wsi zajmują się twórczością. to Kluczem jest nie tylko wieś, to nie jest jakiś taki najbardziej precyzyjny klucz. To, jest, to są kobiety, opowiadamy o kobietach i takich kobiet szukam, takie kobiety prezentuję podczas tych spotkań, które żyją po prostu w. Małych środowiskach, które swój talent pokazują przede wszystkim najbliższemu otoczeniu. Oczywiście nie tylko, jak już Państwo wiecie z poprzednich naszych spotkań bo czasami to jest rzeczywiście no, pewien rodzaj, można powiedzieć, sławy. Ogólnopolskiej, a nawet i światowej, ale pierwszym takim, pierwszym środowiskiem, pierwszymi odbiorcami tej twórczości, czy to śpiewu, czy gry na instrumentach, czy um, poezji. Czy opowiadania o świecie, bo to jest też dziedzina twórczości i wielka, wielka sztuka, czy rękodzieła, bo takie osoby poznamy podczas tych spotkań, one najpierw to wszystko prezentowały czy po prostu były znane z tego, że mają wielki talent w tych obszarach w swojej rodzinie czy właśnie w swojej wsi czy w miasteczku, ale w takich środowiskach, w których z jednej strony jak się dobrze śpiewa czy gra, to jest się docenianym, bo śpiewaczki były zapraszane na wesela no bez muzykantów w ogóle i muzykantek, jak się okazuje, nie można było sobie wyobrazić życia. Ale z drugiej strony bywało tak, że to dotyczyło szczególnie mężczyzn muzykantów, że tych najlepszych rzeczywiście no, podziwiano, w naprawdę w taki, to, to był jakiś rodzaj, rodzaj szału, rzeczywiście ich i bardzo podziwiano. Natomiast wielu muzykantów tak na co dzień, to może nas dzisiaj trochę dziwić, ale na co dzień. Za bardzo nie szanowano, bo muzykant to był ktoś, nawet jeżeli miał, miał jakieś pole, miał gospodarstwo no prawie wszyscy mieli to po prostu, jak to kiedyś powiedziała mi żona z jednego z muzykantów, jak mąż wracał po dwudniowym weselu, to cały dzień odsypiał, na przykład poniedziałek odsypiał. Ja wtedy z dziećmi robiłam w polu, a on dopiero do nas dołączał. Więc uważano muzykantów za takich ludzi, którzy owszem, no robią praktykują coś co wszystkim dostarcza wielu emocji, wzruszeń, wrażeń, ale jak się już przechodzi do tak zwanego normalnego życia to, bo, zrobiłam takie cudzysłowie, bo no, różnie ludzie też rozumieją to, co, co w życiu jest po prostu najważniejsze. Dla, dla różnych osób te rzeczy są różne. Więc jak już idziemy do tej, zwykłej, do tej zwykłej codzienności, to jednak na wsi się okazywało, że na wsi po prostu było tak, że mm, podziwiano przede wszystkim dobrych gospodarzy i dobre, mm, i dobre gospodynie. Więc no, to jest w ogóle taka sfera, o której można by mówić bardzo, bardzo dużo. A my tutaj spotykamy się, ja opowiadam o kobietach, które w takim właśnie, w takim właśnie jakimś niewielkim otoczeniu, lokalnym środowisku, czy po prostu na początku w swojej rodzinie. Próbowały i nie tylko próbowały, bo z powodzeniem um, się tym zajmowały czyli zajmowały się oprócz życia, oprócz wychowywania dzieci, pracy w domu, w polu, sprawowania tych funkcji właśnie matki y, i gospodyni, potem babci y, zajmowały się twórczością i tę swoją twórczość traktowały dość poważnie. I y, 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 tak jak, tak jak już mówiłam na poprzednich spotkaniach, też mm, takich kobiet jest wiele. My będziemy mieli tylko 10 odcinków tych spotkań. Tych kobiet jest naprawdę wiele i ka o każdej z nich można by mówić godzinę, półtorej albo nawet więcej. E, ja na początku robiłam tak, że pierwsze, dwa, pierwsze trzy spotkania mówiłam zawsze o dwóch kobietach, ale kiedy doszłam do Anny Malec, e, to już wtedy... Spełniło się moje przeczucie, że jednak że jednak to jest za mało czasu, i dzisiaj też mamy taką sytuację, że niezwykła kobieta, harmonistka, ja specjalnie tak jeszcze nie zdradzam nazwiska, o której dzisiaj opowiadam, no właśnie, nawet dwie godziny to byłoby za mało, żeby opowiedzieć o jej niezwykłym życiu, niezwykłym w takiej, w takiej jakiejś wspaniałej zwykłości, bo Wiesława Gromacka która gra na harmonii pedałowej, z pochodząca spod Przysłuchy i tam, tam mieszkająca. Wiesława Gromacka ona też jest oprócz tego, że naprawdę niesamowitą muzykantką, to jest, jest matką, jest babcią, była i jest gospodynią i mm, tak jak zdarzało mi się z nią rozmawiać, bo też no, bardzo, bardzo lubię po prostu tę te, te osobę, znamy się kilka razy, zdarzyło nam się tak okazjonalnie razem zagrać, kiedy po prostu byłyśmy na przykład na jednym festiwalu, bo pani Wiesława ma swoje uczniów, uczennice, też będę później o tym mówić. To no, no to też tym spotkaniom towarzyszyły rozmowy i y, miałam wrażenie, że, y, że, że Wiesia tak samo y, jakby z, taką samą, z takim samym ciepłem, bo właśnie chciałam powiedzieć tak samo poważnie. Ona z takim samym ciepłem, z taką samą uwagą e, podchodzi do tego, że jest babcią, mówi o swoich wnukach, w ogóle o, o swoim życiu e, i z tym samym ciepłem i z taką wielką uwagą mówi właśnie o, mm, o tym swoim życiu muzykantki. Wspomina swojego ojca, bardzo niezwykłego człowieka, em, aż tak czasem jest szkoda, jak się opowiada o takich postaciach, że, że po prostu nie, nie, nie mieliście Państwo, może mieliście okazję, ale być może jednak większość z Was go po prostu nigdy nie poznała. Mówię o panu Stefanie Kołazińskim, ojcu pani, pani, pani Wiesławy. Ja tak mówię wymiennie Wiesia i pani Wiesława, bo po prostu ją znam i, i jesteśmy na Ty, i nie chcę też jakiejś takiej sztucznej oficjalności wprowadzać. No więc pan Stefan Kołaziński, który był z roku, urodził się w 1923, bodajże roku, zmarł w roku 2010. On był w ogóle takim był też ciepłym, takim no, świetnym człowiekiem z Przeniesamowitym poczuciem humoru. Ich Wiesia chyba to też po prostu o nim odziedziczyła, hmm, ale on był też przedstawicielem takiego świata dawnej muzyki dawnej w tym sensie, że tej muzyki wiejskiej, tradycyjnej, ale takiej, e, która w. W społeczności funkcjonowała wśród ludzi trochę na innych zasadach niż nawet dzisiaj ma to miejsce na wsi. Ten, ten kontekst muzyki tradycyjnej, jej miejsce, jej jakieś opinie ludzi na ten temat, po co, ona, po co ona w ogóle jest, jej funkcje, to w jaki sposób właśnie ludzie też do niej. Podchodzą, czy ta muzyka jest do tańca, czy do słuchania, czy te jej też właśnie, tak jak mówiłam, pierwotne funkcje, że na przykład właśnie ta funkcja śpiewu obrzędowego, niesamowicie ważna po prostu w, w takim życiu społecznym wsi, że, yy, że te wszystkie, krótko podsumowując, te wszystkie rzeczy one jednak dzisiaj już trochę inaczej funkcjonują, inaczej są odbierane, inaczej, inaczej się do nich podchodzi i się o nich mówi. Zatem, zatem, zatem Wiesława Gromacka, urodzona w 1949 roku, ciągle czynna zawodowo, to znaczy, i występuje w różnego rodzaju przedsięwzięciach, na przykład w filmach dokumentalnych i nie tylko. Występuje w takim też obiegu folklorystycznym, na przykład ze swoimi wnukami, gdzie po prostu występuje jako mistrzyni, która przekazała też swoją tradycję rodzinną. właśnie też um, no, przejętą od ojca i też no, tak, jak, tak jak ona sama mówi. I tak jak mówił Pan Stefan Kołaziński, jej ojciec, to, y, to on był też inspiratorem tego, żeby, żeby wiesia zaczęła grać, żeby została członkinią jego zespołu, um, bo widział, że ona ma do tego dryk, ma do tego talent. I no to jest... Y, Wielka sprawa. Ja po prostu chylę czoła. Zresztą kiedyś mu to powiedziałam, że, że to się zdarza, ale w dawnych czasach nie zdarzało się to aż tak często. To, że. Ojcowie widząc upodobanie, czy talent swojej córki do jakiejś dziedziny, czy to właśnie do, nie wiem, do poezji, do właśnie grania na instrumentach, do tego, że, że dziewczyny chciały się tym zajmować, że jednak sprzyjał rozwojowi tego, bo znam wystarczająco dużo opowieści takich z pierwszej ręki, to znaczy kobiety mi po prostu opowiadały. Będę też o tym więcej mówić w jakimś kolejnym. Wątku, jak, jak popatrzymy sobie na zdjęcia, posłuchamy trochę muzyki, że y, dziewczyny, które na przykład wiedziały, że mają talent do śpiewania y, i miały takie no, aspiracje, marzenia, żeby śpiewać nie tylko na wsi, wiejskie pieśni, ale żeby się kształcić w tym kierunku. Znam trzy kobiety, y, których to marzenie się nie spełniło, y, bo rodzice się nie zgodzili. I to, to były rzeczy, które opowiadano mi po prostu z wielkim żalem po latach. E, oczywiście no, możecie Państwo powiedzieć, no ale potem, jak już były coraz starsze, to przecież mogły jakoś, no, mogły o siebie zawalczyć. Nie nam osądzać, czy mogły, czy nie, ale potem po prostu te dziewczyny wychodziły za mąż, zakładały rodziny, bo tego od nich oczekiwano. I, i, i rodzina, i, i społeczność, wśród której żyły, tego właśnie od nich, od nich oczekiwały. Więc. Wielkie, wielkie ukłony, wielki szacunek dla, dla pana Stefana, że ten talent córki postanowił rozwijać. On też mówił w takich wypowiedziach radiowych, czy jak się z nim rozmawiało, on mówi: No, ale tak, ja też miałem, ja też miałem w tym interes, bo ja chciałem mieć kapelę. Jak państwo. Ja dużo o tym tu nie opowiadam podczas tych spotkań. Być może kiedyś zrobimy taki cykl o muzykantach, popatrzymy na taką twórczość muzyczną z męskiego punktu widzenia. To wielu muzykantów tak właśnie robiło, że starali się mieć kapele rodzinne żeby na przykład brat, czy, czy, czy ojciec, czy kuzyn grał na, na, na instrumencie, jak to był trzy- czy czteroosobowy zespół, z bardzo prostej przyczyny i sami Państwo doskonale wiecie, jakiej finansowej. Że tymi pieniędzmi, zarobkiem dzielono się inaczej, jak było to trzech czy czterech muzykantów niespokrewnionych nie ze sobą, a jak grał na przykład ojciec z dziećmi. No, zrozumiała sprawa, że on inaczej dzielił te pieniądze, chociaż muszę też powiedzieć, że nigdy nie słyszałam, że jakby ojcowie też w ten sposób uczyli po prostu dzieci, jak to powiedzieć, takiego szacunku po prostu do, do zarobku, do pracy, bo nigdy nie słyszałam, żeby na przykład Wiesia, czy, czy ktoś, kogo znam, takiego, kto grał w takiej rodzinnej kapeli, żeby się skarżył, że ten ojciec na przykład zabierał wszystkie pieniądze i nic im nie zostawiał. Że on jednak dzielił się w zespole, ale już w trochę inny sposób. No i trzecia rzecz, całkowicie, totalnie... Yy, totalnie właśnie niestandardowa, nieszablonowa. To był też jedna z inspiracji do wymyślenia tego cyklu spotkań. To właśnie to, żeby właśnie pokazywać twórczość kobiet, ale też pokazywać kobiety, które właśnie żyły, czy, czy, czy dalej żyją totalnie poza wszelkim szablonem, czyli że wychodzą... A Zupełnie poza jakąś rolę, którą nie tylko dawniej, ale również teraz m, jakieś takie, no, takie otoczenie czy, 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 czy społeczność najbliższa tego od nich by oczekiwała. Co ma różne konsekwencje, oczywiście też negatywne, ale znam jakby wie, o wiele więcej znam konsekwencji pozytywnych. Więc teraz proszę Państwa, zobaczycie takie zdjęcie i. i, i Wiesia jest taką osobą, która niewiele, niewiele z nas, niewielu też z muzyków i muzykantów, których znam osobiście, może się e, jakoś tym, no nie wiem, pochwalić. Wiesia zagrała w filmie, który zdobył Oscara. Zobaczymy teraz zdjęcie, które jest kadrem z tego filmu, i no można powiedzieć, że w pewnym sensie ona, w jakiś, tak jak wszyscy, którzy wystąpili w tym filmie i go tworzyli, że Oscar jest też taką po prostu nagrodą dla, dla całego kształtu um, przedsięwzięcia, więc posłuchamy melodii i obejrzymy sobie zdjęcie. Melodia została nagrana, w 1978 roku. Gdybyście Państwo mogli, gdybyśmy mogli zobaczyć wideo z tego, chociaż z tego co wiem, nie istnieje, jest zdjęcie z tego zespołu, z tego występu, ale nie wideo, moglibyśmy zobaczyć też właśnie no, Wiesię w, w takiej no, w rozkwicie, w rozkwicie młodości. Jej ojca też o wiele o wiele młodszego niż jest jego taki wizerunek zachowany na większości zdjęć, które też w archiwach internetowych można oczywiście odnaleźć. Gdybyśmy mogli tak jak powiedziałam zobaczyć wideo, to pewnie zobaczylibyśmy też jakieś różnice w nie wiem w jakimś Zachowaniu na scenie, w sposobie grania w ogóle, no też w, w ciele, tak, jak, jak harmonia, czy, czy skrzypce, czy harmonia, czy bębenek, wszystkie te instrumenty to jest też one jakby związane. Też są z pewną taką ekspresją ciała, którą wielu muzykantów i muzykantek ma bardzo specyficzną i bardzo ciekawie jest to obserwować. Natomiast takie, taką mam dla Państwa taki smaczek, że pierwsze, pier, pierwsza i druga melodia, których będziemy słuchać, to będzie ta sama melodia. Tylko jedna z nich nagrana w 78 roku a druga około 10 lat później. Są też już inne oczywiście też współczesne nagrania tego samego utworu, który właśnie Wiesia gra od wczesnej młodości, ale też no, raczej już chciałam państwu pokazać różnorodność repertuaru. Chociaż uwierzcie mi, że słuchanie tego jednego kawałka w czterech czy pięciu wariantach byłoby absolutnie równie ciekawe. Stefan Kołaziński na skrzypcach, Wiesława Gromacka na harmonii pedałowej. Będą jakieś zdjęcia, mam nadzieję, że będzie na tych zdjęciach, które dzisiaj zobaczymy, w, na jednym chociaż widoczna ta harmonia. Szczerze mówiąc, oczywiście tam ona jest z harmonią, ale jakoś nie zwróciłam na to, nie wybierałam ich pod tym kątem, żeby było widać harmonię, no więc wpiszcie sobie Państwo w wyszukiwarkę, jeżeli będziecie ciekawi, po prostu harmonia pedałowa i zobaczycie, jak niezwykły jest ten instrument. Wiesia na niej gra, a na bębnie gra też prawie rówieśnik pana Stefana Kołazińskiego, pan Plaskota, też z nim tworzący, będący członkiem jego kapeli przez jakiś czas. I takiego właśnie mazurka grają, a w tej warstwie wizualnej jest Wiesia, grająca na harmonii w oscarowym filmie. Jeden z moich ulubionych mazurków z tamtych stron, Wiesia się urodziła w Zdunkowie koło przysłuchy. wyszła za mąż w, jakby w tej samej, w tym samym regionie, w niedalekiej okolicy, w Kamieniu koło Skrzynna, to jest od przysłuchy niezbyt daleko. Domyśliście się Państwo, chyba, że ktoś z Was widział ten film, niekoniecznie musiał zapamiętać ten kadr, ale bardzo taką specyficzną kolorystykę. Chodzi oczywiście o film Zimna wojna i tam na samym początku fragment, fragment widać też jakby z, na, na pierwszym planie takim rozmytym tańczące pary i widać po prostu wiecie która siedzi na, na scenie i gra do tańca. I specjalnie wybrałam, wybrałam, nie chciałam Państwu jakby nie puszczać filmu, bo jak, jak Państwo go widzieliście, to jak widzieliście i chcielibyście sobie powtórzyć tę scenę, to po prostu sobie do niego wróćcie. Natomiast tu jest jakby fantastyczność tej sytuacji. Polega na tym, że. że ta, ta historia właśnie z filmem i to w jaki sposób tam jest wiesia pokazana. W fajny sposób po prostu gra, tam się też jest taka w takim natchnieniu. ona zresztą tak gra, to nie było tylko do filmu, ale to jest w ogóle fantastyczna sytuacja, bo z jednej strony totalnie niemożliwa. Kompletnie niemożliwa w tamtym czasie, zaraz po wojnie, a z drugiej strony, bardzo jak najbardziej możliwa, wpisująca się w, w, te, w te moje opowieści, właśnie o, o kobietach, które, w, które no, realizowały się również w takiej twórczości, która, która wręcz. Ona nie była zabroniona, tylko w ogóle nikt sobie tego nie wyobrażał, że było przyjęte, że tym się zajmują mężczyźni, że mężczyźni są muzykantami, i jakby kobietom nikt tego nie zabraniał, chociaż budziło to, budziło to czasami wręcz sensacje, a na pewno zainteresowanie czy komentarze. Nie zawsze pozytywne, ale też, tak jak wie się opowiada, jeszcze inna muzykantka, Barbara Michalec, która też będzie bohaterką jednego ze spotkań. One mówią, no, nigdy też nie spotkały nas takie, jakieś bardzo nieprzyjemne, już nie wiem, takie jakieś rękoczyny, czy, czy takie już bardzo dosadne komentarze. I obydwie komentują to w taki sposób, że prawdopodobnie dlatego, że no, właśnie, prawdopodobnie dlatego, że jestem kobietą, ale y, większość tych reakcji to było jakieś takie niedowierzanie, zdziwienie, y, też y, pewien rodzaj szacunku, że właśnie kobieta taką podejmuje się takiej męskiej profesji, y, gra na weselach, przecież to było. Y, Przecież to było granie po, po kilkanaście godzin, czasami bez, bez, bez przerwy. Um, opowiadał mi mój nauczyciel, um, u którego też właśnie spod przesłuchy Jan Gaca z Przystałowic Małych, u którego przez kilkanaście lat uczyłam się takiej właśnie muzyki na skrzypcach. On opowiadał, że jak, jak grał, grali na weselach, to jedyną... Rzeczywiście było tak, że ludzie po prostu nie dawali im odpocząć przez na przykład na przykład, przez parę godzin nie było żadnej przerwy. Więc e, mówił, że jedyną rzeczą, którą ludzie jakby szanowali i która była egzekwowana, to przerwa na papierosa. E, i, o, I to też. E, to też jakoś było takie no, trochę znamienne, że większość, większość takich muzykantów starszego pokolenia, których poznałam, to albo, albo kiedyś palili i rzucili, a, ale prawie wszyscy, jeżeli nie wszyscy w ogóle, palili, bo to była jedyna szansa na, na odpoczynek w tym, w tym kilku czy kilkunastogodzinnym maratonie. No, ponieważ tak jak powiedziałam właśnie ludzie, no dobra, muszą zapalić i zagrają i będą grać dalej. Więc no, no więc oni palili. Nawet jak ktoś nie palił, to z tego powodu zaczynał palić. Tak, tak pan Jan Gaca kiedyś opowiadał. A co jeszcze a propos tej, tej kobiecości, czy, czy takiego przeciwstawienia kobiecości i męskości, to właśnie kiedyś, kiedyś po jakiejś zabawie, po jakimś graniu już tak, Kilka lat przyjeżdżałam, nie tylko ja, bo pan Jan miał wielu uczniów i to nie jest kilkanaście, tylko raczej kilkadziesiąt osób już później w ostatnim okresie życia i on grywał z różnymi kapelami, ale przez, jak go poznaliśmy, to przez kilka dobrych lat grał ze swoim kuzynem, kuzyn grał na bębenku obręczowym, takim ręcznym mniejszym, ze Stefanem Gacą, który jest jego właśnie sąsiadem i kuzynem i kiedyś tak żartem to oczywiście było powiedziane, no chociaż to też było takie Zobrazowanie tego, tego podejścia, tego przekonania na wsi, że kobieta grająca na, na, na instrumencie, grająca właśnie na wsi, na zabawach czy na weselach, to jednak nie do końca to jest. To jest takie coś, no właśnie można to uznać za coś niestandardowego czy nawet dziwnego. I kiedyś, kiedyś tam stoimy, rozmawiamy, i pan Stefan mówi: Słuchaj, mówi. Nie obraź się, co ci powiem, ale no ty to jesteś tak mówi, no trochę trochę kobieta, ale, ale trochę jak chłop. Bo mówi, palisz papierosy, grasz na skrzypcach, no to takie męskie rzeczy robisz, bo ja wtedy paliłam już szczęśliwie już od dłuższego czasu nie palę, ale też, no to też była taka, taka, nie najważniejsza oczywiście, ale taka właśnie płaszczyzna porozumienia i różnych żartów, jak właśnie muzykanci mówili, o nadałabyś się na, na wesela, bo przynajmniej byś miała przerwę jak, jak, jak palisz, bo też było tak, że, że to bardzo ciekawe, bardzo też zabawne i ciekawe, a niektóre straszne, są te takie różne sytuacyjne opowieści, które są nie tylko anegdotami, tylko bardzo istotnymi mówią o bardzo istotnych kontekstach w ogóle całego życia i, i kultury tradycyjnej w tych no, trochę dawniejszych czasach chociaż do dzisiaj wiele z tych rzeczy jest aktualnych więc jak opowiadają muzykanci ci na przykład skrzypkowie którzy nie palili nie mieli tej przerwy to nie jest tak, że oni sobie jakoś mogli. No, oczywiście, że jak już bardzo potrzebowali, bardzo chcieli, to coś tam sobie wymyślili, ale, ale to właśnie przerwa się należała tylko, tylko palącym. Więc co jest, co jest, jak sobie Państwo zobaczycie albo widzieliście w tej scenie, w filmie, co jest tam takiego kompletnie niemożliwego, to na przykład to, jak Krysia jest ubrana. To oczywiście absolutnie nie, nie jest krytyka, pod. Pod kątem, nie wiem, scenografów, czy, czy w ogóle wobec tego filmu, bo tam jest wiele rzeczy, tak wiele rzeczy, nie wszystkie, ale wiele prawdziwie i też w fajny sposób tak przybliżających kontekst właśnie dawnej wie wiejskiego życia, kultury, w ogóle tego wielkiego świata i właśnie przede wszystkim tego muzykowania tradycyjnego, ludziom, którzy. Którzy jakoś tą tą dziedziną się nie, nie interesują, więc to jest, to jest fajne w tym filmie. Ale niektóre takie sceny właśnie trochę wynikają z takiej no, jakiejś jednak nieznajomości tych kontekstów i obyczajowych i. I takich, no właśnie kulturowych takich spraw. Tam Kryśia siedzi, widać przez chwilę, bo są pokazane te, te pedały, którymi się pompuje powietrze do harmonii. Ta, tej harmonii się nie rozciąga, tak jak akordeonu czy harmonii, tylko właśnie um, trzyma się stopy na takich dość dużych pedałach, i w ten sposób przez taką rurkę do góry pompuje się to. To powietrze. I tam widać, jak ona rusza nogami. Że no chciano pokazać ten niezwykły instrument, i ma taką kwiecistą, szeroką spódnicę. W ogóle nie noszono na wsi takich spódnic wtedy i e, gdyby już chcieć spojrzeć też na to, jak ona szła grać na tej harmonii, wyobrażacie sobie Państwo, że e, no, nawet jeżeli nigdy nie widzieliście tego instrumentu, to jeżeli mamy stopy na dwóch pedałach, a w środku rurkę, to jednak nie da się siedzieć z nogą na nogę albo z takimi złączonymi nogami, tylko, no tylko właśnie tak, żeby była możliwa gra na tym instrumencie, więc e, jeżeli przyszłaby w spódnicy, to w takiej szerokiej i długiej, ale nie przyszłaby w spódnicy, bo o tym właśnie są cudowne wiesi opowieści. Ja Państwu też no, i w wydarzeniu na Facebooku w opisie sobie te linki i do YouTube'a, żeby posłuchać więcej muzyki, i do strony Polskiego Radia, gdzie są dość długie i cudowne wywiady z Wiesią, więc te, te odnośniki Państwu pokażę i w wydarzeniu sobie możecie je znaleźć. Wiesia o tym właśnie opowiada. To jest kapitalna historia, że opowiada o tym, że pierwszy raz jak poszła z ojcem na wesele, poubrała się, Właśnie, no, ubrała się w ten strój, taki e, tak zwany ludowy, w ten tradycyjny e, ubiór, no, żeby no, mężczyźni, e, nie wiem, tam, koszula, marynarka ubierali się trochę bardziej elegancko, muzykanci e, niż na co dzień, więc ona się też tak ubrała. <laughs> no i teraz ten, to się wełniak nazywa, ta, ta, ta sukienka, która jest pod zapaską. Ten wełniak jest za kolana najczęściej, do kolana albo za kolana, ale nie jest na tyle długi, jak jest właśnie ta, ta spódnica na, na filmie w zimnej wojnie. Więc więc Wiesia mówi zrobiłam to tylko raz. A potem byłam w ogóle pierwszą kobietą u siebie na wsi, która w ogóle nosiła spodnie. Bo mówi Wiesia do dzisiaj w ogóle lubię chodzić w spodniach i e, muszę powiedzieć, że chyba nawet ani razu nie widziałam jej w spódnicy. W ogóle też tak prywatnie, ale na początku no, zakładała te spodnie, nawet jest taka jej opowieść, że one zostały specjalnie na zamówienie w ogóle uszyte, bo e, no męskie jednak no też chciała jakoś wyglądać, więc e, Męskie nie bardzo były na nią dobre, a mm, nie było damskich spodni. Oczywiście, że jakby w modzie takiej e, poza wsią, czy w modzie miejskiej, no mm, te spodnie się już gdzieś się zdarzały. Kobiety takie, które jakoś tam awangardowo się ubierały, one oczywiście już chodziły w spodniach, ale tych spodni, nie wiem, w przysusze na, mm, na targu, czy w odżywole, czy w jakimś, nie wiem, sklepie, no, no, nie dało się kupić tych spodni. Więc e, na początku miała te spodnie na wesela, później mówi no, i w ogóle na zabawy, nagrania, później mówi, że no już tak coraz częściej zaczynała w tych spodniach chodzić, bo zobaczyła, że to jest szalenie wygodne. E, więc tutaj taka, no właśnie ta, ta scena z filmu trochę. Trochę się zbiega z życiem, i jest też fajnym pretekstem do jakiejś um, przytoczenia um, pewnej barwnej opowieści z życia Wiesławy Gromackiej. Um, tak jak mówiłam e, wcześniej, i może teraz już rzeczywiście o tym powiem, tam jest w ogóle ciekawa historia, pokazana już dotycząca nie tylko kobiet, ale tej wiejskiej młodzieży, która chciała się. Która nie wszyscy chcieli na wsi zostać. I to określenie, że chciała się wyrwać ze wsi, ono w tych latach, szczególnie powojennych, ja tego określenia nie bardzo lubię, ale, ale ono w latach powojennych rzeczywiście było swego rodzaju wyrwaniem się, bo tym młodym ludziom no, było no wyobraźcie sobie Państwo, jak znacie z historii różne rzeczy, było im szalenie trudno w ogóle gdzieś przed wojną, już nie mówię nawet o tym, jak było przed wojną, ale po wojnie pierwszych kilka, a nawet kilkanaście lat, to, to nie było takie łatwe, że ktoś sobie poszedł na przykład właśnie, nie wiem, do szkoły muzycznej, czy, czy na jakiś kurs, czy, czy właśnie tak, że jednak chciał... Związać swoje życie z pracą inną niż praca na roli I, no, i chciał mieszkać w mieście. Oczywiście, znacie też Państwo, szczególnie ci tacy już no, w średnim wieku, znacie te wszystkie konteksty, też takich różnych politycznych historii związanych z tak zwanym, bo to już jest naprawdę tak zwany i nie o tym są te spotkania, więc, więc z żalem porzucam ten wątek. Coś, co nazywano awansem społecznym I, i był też, no właśnie on był jakoś tam w taki kontekst też polityczny uwikłany. To, to jedna sprawa i dotyczył właśnie młodych ludzi ze wsi, którzy wyjeżdżali do miast. No i trzecia rzecz, że um, młodzież, która wyjeżdżała do tych wielkich centrów takich e, przemysłowych, na przykład właśnie na Górny Śląsk, gdzie po prostu potrzebowano młodych, silnych ludzi do pracy i to zarówno chłopcy, jak i dziewczyny wyjeżdżali, no przy czym to już w zasadzie no, trochę mogło oznaczać, że, że po prostu tam już w mieście nie, nie bardzo mieli czas na coś innego niż, niż właśnie ta ciężka praca, czy, czy w kopalni, czy w chucie, czy, czy, czy w azotach chorzowskich na Śląsku. Więc to jest jeszcze inna no, bardzo ciekawa historia. I, i, z kilkoma takimi kobietami rozmawiałam. I to odnosi się do filmu o tyle, że film się zaczyna. Znaczy, no, cały wątek jest w ogóle w tym filmie, że em, jeździ po wsiach pewna specjalistyczna ekipa, która po prostu robi takie przesłuchania utalentowanych, śpiewających i grających e, młodych, w ogóle nagrywa ludzi, ale przede wszystkim też zwraca uwagę na młodych ludzi, po to, żeby potem ich. E, e, Zaprosić do, do takiego reprezentacyjnego zespołu. No, zna, znacie Państwo takie zespoły? Zespół Mazowsze, Zespół Śląsk, które ten folklor czy, czy tę muzykę tradycyjną już w sposób to jest no, trochę. Nie do końca to samo, co, co, co było, co, jakby co jest, było i jest muzyką wiejską, to już jest o wiele bardziej stylizowane, to jest przede wszystkim poddane takiej obróbce, żeby pokazywać to na scenie. Jest też oczywiście oni pokazują różnorodność regionalną. To są też te, te, te osoby, które się przebierają na przykład kilka razy podczas występu w stroje z różnych regionów. To jest jeszcze osobna historia. Natomiast no, w taki sposób między innymi zapraszano czy powoływano ten pierwszy skład zespołu Mazowsze. To jest i, i to jest ten wątek, który jest w firmie. Ja już nie pamiętam, czy oni się rzeczywiście odnosili do powstania zespołu mazowsze, czy po prostu do jakiegoś wyimaginowanego zespołu w taki sposób działającego, ale tam właśnie no, są te, śpiewają te dziewczyny, które potem zostają zaproszone do, do tego, żeby w tym zespole uczestniczyć. I i, i, I takie właśnie znam opowieści, że to rzeczywiście było tak, to była wielka szansa też dla takich młodych ludzi, którzy nie chcieli zostawać na wsi, dlatego że to, to już konkretnie wiemy o zespole Mazowsze, że tam jak się właśnie przyjeżdżało, dostawało się angaż w tym zespole, to po prostu dostawało się. E, mieszkanie, jedzenie, um, już nie, nie wiem czy to było w formie wynagrodzenia, czy w formie rzeczowej, ale to pani, która mi to opowiadała, właśnie płacząc na końcu tej opowieści, że, że to jest wielkie, niespełnione marzenie jej życia. Dostała konkretną taką właśnie propozycję, że ma przyjechać, przeszła taką, takie wstępne właśnie terenowe przesłuchania muzyczne i że ma przyjechać tam któregoś tam dnia właśnie do siedziby Zespołu Mazowsze i były podane tam warunki, że, że ona tam po prostu będzie już mieć całe życie zapewnione i to jest też rodzaj pracy w tym zespole. No. No i, no i tak jak ona pytań, wiadomo, że też nie musiała mówić całej historii, jak to dokładnie było. W każdym razie powiedziała, że, że po prostu nie zgodzili się rodzice, że też tam była też jakaś ekonomiczna historia, że ona mówiła no też, że nie bardzo były. No bo ona tam już prawie że ich uprosiła, tych rodziców, ale no to była jakaś historia, że też po prostu nie bardzo mogli jej dać pieniądze na podróż. Więc takie były, takie były też właśnie te realia. To jest no niesamowita jakaś wspaniała, wielka historia. Obejrz, idziemy sobie teraz do następnego zdjęcia, które jest taką kontynuacją, i w zasadzie już zakończę ten wątek. Będę opowiadać trochę o innych rzeczach. Kolejne zdjęcie i kolejne nagranie, czyli ta sama melodia, którą już Państwo słyszeliście, tylko z przyśpiewkami. To już jest, to już jest nagranie zrobione no, przynajmniej kilka lat później. Wiesia też już jest, też już jest starsza. Ona też, ona też sama opowiada, że na początku no, tylko grała, później się odważyła i zaczęła śpiewać przyśpiewki, które z odcinka numer. Żeby teraz Państwa nie okłamała, numer dwa, gdzie była mowa o Marii Siwiec i Krystynie Ciesielskiej. Wiecie już Państwo, a jak nie wiecie, to obejrzyjcie ten odcinek. Wiecie już Państwo o tej niesamowitej sile rażenia. Po prostu takiej i muzycznej, i kulturowej. Tych, tych przyśpiewek w okolicach, właśnie przysłuchy, w tak zwanym radomskim. Więc stamtąd pochodzi też Wiesia. To ona gra taką właśnie muzykę. I ona później, jak koncertowała sama, bywało także. Po śmierci ojca, szczególnie, że zaczęła z nią grać moja koleżanka Katarzyna Zedel, która mieszka pod Szydłowcem. I no też ona należy właśnie do, do tego ruchu, też od wielu lat jest jego członkinią takiego właśnie uczenia się po prostu, popularyzowania muzyki wiejskiej i wiedzy o niej poprzez jakby świadczenie swoim przykładem, czyli śpiewanie, granie tej muzyki, której się nauczyło od takich właśnie osób na wsi, czy od śpiewaczek, czy od muzykantów i, i muzykantek i od śpiewaków. Więc bo to też dużo mężczyzn w tym ruchu też uczestniczy i świetnie śpiewa. Um, więc Kasia Zedel z nią bardzo często i występowała do dzisiaj występuje na skrzypcach, więc i Katarzyna Rosik albo ktoś kto aktualnie tam gdzieś gdzieś był, po prostu umiał grać na bębenku, przy okazji jakiejś też takiej spontanicznej sytuacji, jakiejś zabawy tanecznej, no to po prostu gra, grał na bębenku. Ale, ale Wiesia sobie doskonale radzi, Sam, sama też y, i po prostu śpiewa też y, y, przyśpiewki i to daje wrażenie no po prostu właśnie nie to, że tylko jedna osoba y, to jest tak jedna osoba która gra i śpiewa, a ma się wrażenie po prostu jakiegoś niesamowitego de facto on takim jest y, Koncertu bardzo różnorodnego, gdzie jest i głos, i instrument. Na zdjęciu teraz będzie grupka muzykantów. Tam Krysia też idzie, Boże Wiesia, przepraszam, w stroju takim tradycyjnym z tamtej okolicy i też skomentuje to zdjęcie. A teraz mazurek z przyśpiewkami. ¡Gracias Które Państwo usłyszeliście, pochodzi z tej płyty, o której mówiłam ostatnio. Prezentowałam nagranie Anny Malec, czyli z tej serii Biały Kruk Czarnego Krążka. Pierwsze nagranie, które słyszeliśmy, pochodzi z płyty Małopolska Północna, wydanej w serii Muzyka Źródeł Polskiego Radia. A zdjęcie, które Państwo zobaczyliście, jeszcze będzie kilka, przynajmniej dwa. Zdjęcia z tego archiwum to jest archiwum muzyki wiejskiej Fundacji Muzyka Odnaleziona czyli niesamowita, wieloletnia, gigantyczna praca Andrzeja i Małgorzaty Bieńkowskich, którzy tę muzykę, jak ja to nazywam, środka Polski to tak nie do końca jest środek, ale dla mnie to jest w ogóle <ścoughs> centrum świata, nie tylko Polski. Oni ją no. Cudownie zdokumentowali bardzo od wszystkich stron i nagrań muzycznych i rejestracji publikacji, potem opowieści ludzi i mm, zrobili taką. Jakąś no, monumentalną dokumentację też zdjęć z rodzinnych archiwów ludzi. I to jest takie zdjęcie z Archiwum Wiesi Gromackiej, historyczne, bo to jest pochód pierwszomajowy, ostatni w 1900, jaki się odbył, no przynajmniej w Radomiu, w 1989, zresztą też znamiennym i historycznym, ważnym roku. I to jest Kolejna historia, od której spokojnie można by pójść w, taką, w jakąś dygresję, już do końca o tym opowiadać, czyli to, w jaki sposób po wojnie, co też bardzo mm, drastycznie odbiło się na. Jakieś odczuwaniu, czy wręcz no, o takiej opinii o muzyce wiejskiej, tej takiej niestylizowanej, rzeczywiście tej wykonywanej przez grane i śpiewanej przez ludzi na wsi, w ogóle w opinii tak zwanego ogółu społeczeństwa, cokolwiek to znaczy, ale po prostu ludzi poza wsią, że ta muzyka została skojarzona z władzą, po prostu z. Z tym okresem komunizmu w Polsce, że no, w pewnym sensie no, to, to nie jest tak, że muzyka i ludzie chcieli być w roli służebnej, chcieli być narzędziem władzy, ale de facto się nim stali nie ze swojej ani winy, ani, ani woli, więc na pewno Państwo macie gdzieś tam w, w pamięci. Musieliście się spotkać z takimi i zdjęciami i z kronikami filmowymi, z takimi jakby dokumentami tamtej epoki, gdzie są, czy to właśnie pochód pierwszomajowy, czy dożynki gminne, powiatowe, wojewódzkie, centralne, przecież w Warszawie to były te z ogromnym rozmachem Organizowane dożynki. Ja, ja bardzo lubię te opowieści, z, z drugiej strony, czyli opowieści wiejskich wykonawców skrzypków, ludzi też świetnie tańczących czy śpiewających. Jak właśnie byli delegowani przez miejscowy dom kultury czy władze powiatu po to, żeby pojechać do Warszawy na te dożynki centralne. Oni o tym opowiadają z przymrużeniem oka, traktowali to trochę jak przygodę. Trochę też, w zależności też gdzie, ale były takie miejsca, że to nie do końca była przygoda. Były osoby, które absolutnie nie chciały w tym brać udziału I te historie, no przynajmniej Państwo, którzy jesteście z mojego pokolenia, na pewno znacie, że jeżeli nie chcieli popaść w jakiś rodzaj takiej, może nie konfliktu, ale no to po prostu miało potem konsekwencje jakoś w życiu, czy mogło mieć i to bardzo poważne. Nie bardzo mogli odmówić, nawet jeżeli nie chcieli na te dożynki jechać, czy nawet jeżeli nie chcieli w tym pochodzie pierwszomajowym pójść. Więc to jest takie właśnie historyczne zdjęcie. Zresztą polecam Państwu to archiwum. Tam jest po prostu. Można go oglądać godzinami, jeśli nie dniami, czy tygodniami. Bardzo, no taki to jest niezwykły dokument całej epoki. W zasadzie powiedziałabym, że no te zdjęcia są zbierane przez Bieńkowskich przez ostatnie. No, ponad już 40 lat, ale to są zdjęcia rodzinne, więc tam ostatnie 100 czy nawet 150 lat historii wsi w różnych regionach Polski, szczególnie tej centralnej i wschodniej Polski, na tych zdjęciach można zobaczyć. To jest po prostu niezwykła podróż w czasie. Zobaczymy teraz zdjęcie, muzyki posłuchamy później, a teraz zerknijcie Państwo na zdjęcie. Ja w tym czasie sobie chwilkę odpocznę, a przez chwilę popatrzymy sobie na kolejne zdjęcie. No i tutaj widzieliście Państwo te słynne spodnie, tam jest Wiesia Gromadzka. Widać, że na zdjęciu po prostu młoda dziewczyna w tych spodniach przez ukrawca zamówionych, to też zdjęcie z tego samego archiwum. Muzyki Wiejskiej Fundacji Muzyka Odnaleziona. Przed chwileczką o tym mówiłam i tam widać też jej ojca, Stefana Kołazińskiego, ale no i widać też, można było zobaczyć też ten instrument bardzo ciekawy. Poprzednie zdjęcie to z pochodem pierwszomajowym, tam oczywiście Krysia nie pamiętam, chyba na harmonii, bo to oczywiście większość z Państwa wie, że harmonia to nie to samo co akordeon, chociaż wygląda z daleka bardzo podobnie. Ale chyba na harmonii takiej, właśnie nie pedałowej, tylko ręcznej, um, idzie w tym pochodzie. Um, no, harmonia pedałowa jest po prostu niemobilna. Nie I teraz tak, posłuchamy właśnie ze zbiorów. Fundacji Muzyka odnaleziona z tego archiwum z pięknej płyty, która wyszła właśnie w takiej serii prezentującej te ciekawe zjawiska i osoby polskiej i nie tylko polskiej muzyki tradycyjnej. Ta płyta nosi tytuł Mistrzowie Harmonii. Bardzo polecam, jeżeli ktoś z Państwa kocha akordeon albo harmonię, albo po prostu właśnie muzykę z tamtych stron, to są głównie nagrania z, z, tam z okolic Radomia, z, no nie tylko Radomia, ale ze środka Polski, tak szeroko rozumianego. I takiego mazurka z tej płyty, granego oczywiście przez Wiesię Posłuchamy, a na zdjęciu, a zdjęcie skomentuję za chwilę. Mam to zdjęcie, żebyście Państwo mogli zobaczyć tak z bliska w całej okazałości Stefana Kołazińskiego, ojca Wiesi Gromackiej, który, jeżeli ktoś z Państwa dołączył teraz do nas, to mówiłam o tym na początku, który właśnie jest, no był, zmarł w 2010 roku niezwykłym człowiekiem, który zobaczywszy talent u swojej córki, Nauczył ją grać, kupił jej harmonię, nauczył ją grać i zabierał ją na, na, na zabawę, na wesela. Tam też oni opowiadają, obydwoje w różnych materiałach, w wywiadach zarejestrowanych przez Polskie Radio. Wie się, się tak śmieje, że ojciec też studił zapędy różnych zalotników, którzy, no oczywiście, że no też atrakcyjna. Piękna dziewczyna i jeszcze no właśnie taka, którą, którą trudno było jej nie zobaczyć na weselu, bo po prostu na nim grała, więc tych zalotników nie brakowało i że właśnie ojciec też tak... Ja z tego ja pamiętam, kiedyś go, kiedyś go coś zapytałam właśnie w, o, o, o coś w tym stylu i on mówi, mówi no wie pani, no... Yy, mówi tak całkiem, to, to przecież no co, nie mogłem tak przeganiać? Znowu taki to, to nie jestem, ale mówi, no ale, yy, ale jednak to czasami to naprawdę tacy jacyś niefajni ci zalotnicy tam przyczepiali do, do wiesi, no to wtedy ich po prostu przepędzałem. On był też taki, był dość postawnym mężczyzną, więc, no więc się też tam jakiejś konfrontacji z tymi zalotnikami nie obawiał. Ja go już poznałam jako, jako staruszka, takiego właśnie bardzo, takiego ciepłego, uśmiechniętego, roześmianego, on strasznie lubił żartować, takiego dobrotliwego starszego pana, ale z tych zdjęć też z jego średniego wieku, czy młodego Widać, że, że niekoniecznie, jakby, no, że nie, nie chcę powiedzieć, że jakiś był niedowrotliwy, tylko, tylko że był człowiekiem, który też budził po prostu respekt. Co u muzykantów było bardzo, bardzo ważne. Bo zdarzało się, że właśnie no, goście weselni, rozochoceni zabawą, czy po prostu pijani, zdarzało się tak. O tym świetnie pisze Andrzej Bieńkowski w swoich książkach, czy to w ostatnich wiejskich muzykantach, czy w sprzedanej muzyce. Bardzo dużo przytacza takich opowieści, że po prostu niszczono. Muzykantom instrumenty oni wracali do domu nieraz pobici. Czasami im no właśnie nie zapłacono, bo goście weselni roz, roz, rozwalili, rozgonili wesele, to się tak mówiło w tamtych stronach. A y, ojciec weselny, bo to on płacił y, za, za muzykę. Ojciec weselny, czyli ojciec Panny Młodej konkretnie, jeżeli u niej było wesele, a zazwyczaj tak. No to jeszcze zależy tam w jakich, w którym okresie i w jakich stronach, bo było, było też tak, że to dotyczy też od Opoczyńskiego, Radomskiego, że oczywiście główne wesele było u Pani Młodej, ale te wesela, czyli te uczty weselne, były de facto dwie. I u, I u pana młodego też w Kieleckim też tak było. Oczywiście też nie wszędzie, ale w tych czasach, jeszcze przed wojną, było to dosyć, dosyć powszechne. No ale kiedy mówimy ojciec weselny, to y, mamy na myśli najczęściej ojca pani młodej i to on. On pilnował wódki, on płacił muzykantom, e, Chociaż też było w pewnym okresie. Tak to są już takie no, bardzo ciekawe, bardzo detaliczne rzeczy obyczajowe, że że to pan młody płacił za muzykę, że jego ojciec płacił za muzykę, ale jak płacił ten, ten główny ojciec na danym weselu, no to bywało, że powiedział: No tak, ale przecież, przecież nie dograliście do końca, to jakie pieniądze chcecie, a przecież oni nie, nie dograli, ale nie ze swojej winy, po prostu z winy pijanych gości weselnych. Więc Stefan Kołaziński, on też, to jest też przykład takiego, mówię też o nim, opowiadając o, o Wiesi, bo też no, widać było, że, że po prostu bardzo ona też tego ojca szanuje i, i, i kocha, i też lubili razem grać. On też był takim człowiekiem przełomu, bo grywał jeszcze z taką kapelą, jeszcze jego w młodości, z basami. To jest taka rzeczywiście, no już z naszego punktu widzenia, to taka bardzo archaiczna kapela, a tak ogrywano te wesela: skrzypce albo bębenek. Bywało też, że same skrzypce, jak rodziny nie było stać na kapelę, to zapraszano samego skrzypka, albo już trochę droższy wariant skrzypce i bębenek, albo droższy, ale Inny sposób, wariant skrzypce i basy, albo najdroższy skrzypce, basy i bębenek. To jest, taki, jest dużo dostępnych takich nagrań, więc sobie Państwo ich po prostu posłuchajcie. Wy też w tych archiwach różnych muzycznych dostępnych w internecie. To jest po prostu inna muzyka. To jest i, i metaforycznie i dosłownie, muzycznie to jest inna muzyka niż ta muzyka już współczesna, tradycyjna, czy, czy to już w ogóle totalnie inna. Taka, jeszcze mówię o tej epoce nie muzyki, tylko na przykład jak był akordeon, saksofon i, i, i skrzypce, albo już nawet bez skrzypiec, czyli lata powiedzmy końca lat 50., lata 60., a harmonie już wchodziły na wsi przed wojną. A po wojnie to już było tak, że skrzypce były po prostu taka kapela, też z basami i ze skrzypcami, była cichsza. Ona nie robiła takiego, jak to muzykanci mówią, takiego szału. Więc, więc wielu skrzypków no, wtedy po prostu z jakąś, myślę, że też, no, myślę, że z rozpaczą też, bo to nie jest tak, że musieli grać, musieli to bardzo kochać na pewno. Mimo tych opowieści, że to granie na weselach było bardzo takie trudne, męczące i niebezpieczne czasami, to przecież to po prostu musieli bardzo, bardzo lubić lubi czy kochać. Więc przestawali grać albo właśnie dokoptowywali sobie, tak jak to zrobił pan. Stefan Kołaziński, że po prostu wykształcił córkę, kupił jej harmonię i ta, ta kapela, harmonia, skrzypce, bęben czy baraban, taki duży bęben, no już miała większe wzięcie. A rzeczywiście był taki, taki moment, taka chwila, że te kapele z basami po prostu już, nie, już przestano, przestano zapraszać na wesela. Kolejny utwór jakiego. A, i też na tym zdjęciu, akurat Krysia miała harmonię taką ręczną, nie pedałową, tylko ręczną. Tam było widać rozciągnięty miech. I teraz proszę państwa, proszę sobie wziąć coś do pisania, albo też te linki są po prostu w opisie wydarzenia na Facebooku, na stronie Jarmarku Jagiellońskiego Facebookowej, bo ja państwu pokażę teraz trzy zdjęcia, będziemy słuchać utworów trzech, więc będzie czas na to, żeby sobie ten ten z linku adresu strony internetowej z adres Paska, adresu strony internetowej, żeby sobie to spisać. To są trzy audycje radiowe, bardzo fajne, bardzo ciekawe. Jedna to jest nawet, ostatnia to będzie koncert, który był też filmowany, długi, dwuczęściowy, w którym można też wie się zobaczyć. I na pierwszym zdjęciu będzie po prostu, a chyba nawet gdzieś, półgodzinna rozmowa. Tam po prostu Wiesia opowiada o początkach swojego muzykowania, o tych różnych czasem zabawnych, czasem strasznych e, takich sytuacjach właśnie na grania, na weselu, na zabawie, e, w których e, jakaś wychodziła na przykład anegdotyczna sytuacja wynikająca z tego, że m, ktoś nie znając jej e, słyszał muzykę, podchodził do niej, i mówił: "No ależ tam pan świetnie gra" i e, Milkł zaskoczony, że widział po prostu młodą, fajną dziewczynę, świetnie grającą. Więc teraz posłuchamy sobie. Jeszcze jedną płytę Państwu polecę. Świetna, wyszła niedawno. Muzyka, Fundacja Muzyka Zakorzeniona. Słuchaliśmy takiego wydawnictwa, nagrań z płyty wydanej przez tę fundację, nagrań Krystyny Ciesielskiej. Właśnie. Takie analogiczne wydawnictwo, a to jest płyta pod tytułem Muzyka spod Radomia, świeżutka. Ona kilka miesięcy temu została wydana, więc możecie Państwo czy przez Facebooka, czy przez stronę tej fundacji Muzyka Zakorzeniona tę płytę chyba nawet dostać. Nie jestem pewna, bo ona z jakiejś dotacji została, czy ze zbiórki internetowej. Wydana, więc albo można ją kupić, albo po prostu wesprzeć działania statutowe fundacji, ale nie jest to jakiś ogromny wydatek. I oni kilka wydali naprawdę świetnych płyt, i z tej płyty będą kolejne trzy utwory, których posłuchamy. Pierwszy z nich to Ober, tak zwany ciągły. To jest rodzaj jak Państwo posłuchacie, będziecie prawdopodobnie intuicyjnie wiedzieli, o co chodzi w tej nazwie, w tym tytule. To jest jakby rodzaj melodii mazurkowej, która w. Jakby melodia jest prowadzona w określony sposób. Są obery takie, e, są obery do słuchania, są obery oberki, czy właśnie te, te ciągłe są często nazywane oberami. To wszystko jest, oczywiście, to wszystko są, są Mazurki. E, I e, te, które są nazywane ciągłymi, no właśnie one taką mają. Specyficz, w specyficzny sposób przebiega. Melodia są, bywają najczęściej dosyć szybkie, bardzo dynamiczne, świetne do tańca. Ja to zawsze tak się śmieję, że one są nazywane ciągłe, dlatego że po prostu można ciągle tańczyć i się wręcz, wręcz się, kończy się muzyka, kończy, przestaje grać kapela, a my byśmy chcieli jeszcze tańczyć dalej, jeżeli ktoś, ktoś lubi tańczyć. A będziecie, zobaczycie Państwo pierwsze zdjęcie z, właśnie z paskiem adresowym tej, tej audycji polskiego radia. Muzyka po trzy te strony, to są dwie audycje i relacja z koncertu. I to był w ogóle koncert taki, to już nie ma tej, nie ma już tych koncertów. One były prowadzone wspaniale przez Annę Szewczuk-Czech. To się nazywało Muzyczna Scena Tradycji. One były bodajże co miesiąc, jeden z takich koncertów. Właśnie był poświęcony kobietom, muzykantkom. Ja w ogóle miałam zaszczyt też w nim wystąpić, ale główną bohaterką była Kasia Zedel, o której już mówiłam, która grywa z wiesią, i drugą bohaterką równie ważną była Wiesława Gromacka. Wystąpiły tam też jej wnuki. Ona zagrała z wnukami, zagrała właśnie z Kasią, Zagraliśmy, zagrałyśmy. No, wszystkie razem wystąpiły w tym koncercie jeszcze Marta Domachowska i Katarzyna Rosik z Torunia, które również są muzykantkami, świetnie śpiewają, wspaniale tańczą i też no, są badaczkami i dokumentatorkami polskiej muzyki tradycyjnej, więc jest, jest Czego y, słuchać jest, co, co oglądać. To był dość długi koncert, i na tej stronie to ostatnie zdjęcie, które było. Tam są, y, tam są linki do wideo z, obu, z obydwu y, części tego, y, tego wspaniałego koncertu. Y, w, y, chyba w poprzednim utworze, albo w tym, albo w poprzednim, bo tak się zasłuchałam, słuchałam go razem z Państwem. Tam była tak, nie ten co był teraz, tylko jeden do tyłu. On się nazywał Mazurek Sierocy. Tam, proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa się tym interesuje, to też wie, że no, czasami w jednej przyśpiewce ja o tym też mówiłam w tym spotkaniu dedykowanym przyśpiewkom czasami w jednej przyśpiewce jest po prostu. Takie streszczenie pewnej społecznej historii wsi czy, czy obyczajowości, że to aż dziwne, że to się da streścić, właśnie. Że taka, taki ogromny świat, taka ogromna rzeczywistość, jakaś niezwykła historia za tym stoi. On był sierocy, często, co to znaczy. Często hmm, mazurki mają tytuł po prostu, na przykład od muzykanta, który było wiadomo, że to jest jego ulubiony mazurek, albo od kogoś, komu przypisywano, że wymyślił tę melodię, albo od przyśpiewki. Na przykład to może być nie, mazurek, na przykład, oj, płakały ściany. Taki jest tytuł. Już ja uwielbiam te tytuły takie od przyśpiewkowe, hmm, to jest przyśpiewka. E Płakały mi okna, płakały mi ściany, jak mnie zabierali od mojej kochany. I tutaj jest podobnie, ta, on jest nazwany sierocym ten, ten mazurek. Tam było kilka zwrotek właśnie o sierotach i pierwsza z nich to była sieroty, sieroty podpierają płoty, podpierają ściany, mój Boże kochany. I mm, można, proszę Państwa, zrobić dwie rzeczy. Jedno to zrobić sobie taką medytację na temat tej przyśpiewki i powiedzmy jeszcze kilku innych mogłabym wybrać dla państwa takie. Mówię to troszkę z przymrużeniem oka, chociaż temat jest dramatyczny i wcale nie nie anegdotyczny. Można by wybrać trochę takich przyśpiewek, takich, które by te, były taką esencją e, Historii wiejskiego życia albo można przeczytać ostatnio dość mocno komentowaną, zresztą no, fantastyczną taką pozycję: ludowa historia Polski. I paradoksalnie one mówią o. Oczywiście ta książka też ma, ma inne inne płaszczyzny, inne obszary. Jest bardzo ciekawa, jest napisana z punktu widzenia historyka, ale jakby samo sedno tego, co dotyczy po prostu życia ludzi na wsi, to i te przyśpiewki, ta książka, mówią o tym samym. I e, o tych sierotach też było tak, że mm, tak ktoś powiedział: O ty siroto, że nie pójdziesz zatańczyć, wstydzisz się, albo coś i tak podpierasz ściany, czyli nie tańczysz. To, to też może być jej kontekst, ale tam później są dalsze zwrotki o sierotach, z których wiemy, że ta zwrotka ma taką wymowę, że. Mm, być może Państwo to znacie z jakiejś opowieści rodzinnych, jeżeli wychowywaliście się na wsi, albo macie tam rodzinę, w latach przedwojennych i takich pierwszych latach po wojnie, dopóki sprawa sprawa, dopóki jakby no życie dzieci, które były sierotami, nie zostało jakoś tam zorganizowane w postaci no chociażby domów dziecka. Kiedyś tych domów dziecka nie było i dzieci najczęściej były osierocone, po prostu brane na wychowanie przez rodzinę, gdzie... Takich historii znam naprawdę, nie wiem, kilkadziesiąt, bardzo dużo. Zdarzało się, że byli tam jakoś kochani i jakoś czule piastowani przez tych przybranych rodziców, ale bardzo często nie. Po prostu marny był los tych dzieci, tych wiejskich sierot, które, nawet przygarnięte przez rodzinę, nie były traktowane na równi z własnymi dziećmi i musiały od najmłodszych lat po prostu bardzo, bardzo ciężko pracować. W ogóle dzieci pracowały na wsi, ale te sieroty po prostu, no rzeczywiście, to było coś. Po prostu płakać się chce, jak się o tym mówi. I, I tak tam jest to też przedstawione w tych przyśpiewkach, no, że właśnie te sieroty, jak ktoś był sierotą, to też miał taką e, mniejszą, nawet jak już był dorosły, to jednak najczęściej miał taką e, właśnie no, mniejszą śmiałość do tego, żeby, m, żeby sięgnąć po to, co, co się należy każdemu, czyli po to, żeby. E, po prostu jakoś istnieć wśród ludzi, żeby się z nimi, żeby być na równych prawach, po prostu z, z ludźmi, żeby, żeby chcieć być docenianym, szanowanym, żeby znaleźć sobie dobrego męża, dobrą żonę, żeby jakoś sobie po prostu ułożyć życie a w dobry sposób, a mieć udane życie. A bardzo często było tak, że te dzieci, te wiejskie sieroty były od małego. Hmm, po prostu na każdym kroku przez wszystkich y, uczone tego, że, że mają po prostu wykonywać y, życzenia i polecenia innych, nie myśląc o sobie. Więc to są, zobaczcie Państwo, melodia taneczna, y, w zasadzie nawet można by powiedzieć, że taka w sumie wesoła. Y, przyśpiewki, które nam się kojarzą, w większości z nas się kojarzą, że to są jakieś takie y, teksty anegdotyczne czy po prostu takie komentujące w lekki sposób sytuacje zabawy, spotkania rówieśników. Niektóre z nich oczywiście są takie smutne i w taki melancholiczny, melancholijny czy smutny po prostu sposób komentujące życie, ale w całym ogromnym zbiorze, ogromnym, pośród milionów przyśpiewek, no, może tysięcy przyśpiewek. Są takie, które w bardzo dobitny sposób pokazują, czym było dawniej, czym mogło być, a najczęściej było dawniej, życie na wsi i w jaki sposób, i pokazuje też to, że właśnie muzyka była dla ludzi jakby nie tylko odskocznią, właśnie sposobem wypełnienia wolnego czasu, ale też czymś za pomocą. Była narzędziem, za pomocą którego mogli po prostu opowiedzieć o swoim życiu. Patrzymy sobie teraz na zdjęcie och, to jest takie piękne zdjęcie sprzed z, z kilku, kilku lat z jakiejś imprezy organizowanej przez Andrzeja Bieńkowskiego, Ym, i bardzo lubię to zdjęcie tam zobaczycie państwo zresztą taką w ogóle też czołówkę innych muzykantów z tamtych okolic a słuchamy sobie tym razem foxtrota to jest taki gatunek przez muzykantów i muzykantki wiejskie chętnie grany taka nie do końca polka to nie do końca jest y, takim foxtrotem, jaki znamy, jako nie wiem, te melodie takie y, dancingowe, przedwojenne, y, rozrywkowe, te, te, te foxtroty, chociaż właśnie one stamtąd y, przywędrowały do muzyki wiejskiej. Zatem y, foxtrot pod tytułem Chłopoki chłopoki. Opoki, a gdzie mnie tu przewieźli? Gubiłam je te My też mieliśmy przyśpiewki, przyśpiewki, one się najbardziej kojarzą z mazurkami, z melodiami. Y Trójmiarowymi, ale do fokstrotów, do Polek jak najbardziej też były, czy do walczyków, jak najbardziej były śpiewane. Tu Państwo oczywiście poznaliście melodię Hej od Krakowa Jadę, ale też bardzo fajnie, ciekawie inaczej zagraną. A ten tytuł, Chłopoki, Chłopoki był po prostu od incipitu pierwszej przyśpiewki. Zbliżamy się do końca tego spotkania, i tak sobie też jeszcze tutaj zerkam na notatki, i po prostu no, bardzo dużo można by jeszcze o Wiesławie Gromackiej opowiedzieć. Ta opowieść byłaby o, e, przez pryzmat też jej niezwykłej, wspaniałej, pięknej osoby e, i cudownej muzykantki, e, grającej piękną muzykę. E, to byłaby też opowieść o muzyce. To byłaby, byłaby i jest opowieść o wsi, i współczesnej, i dawnej, i opowieść o twórczości. Taką, taką też mam refleksję, jak, jak sobie myślę o, o takiej biografii muzycznej, Wiesi. Refleksja jest taka, i bardzo proszę, nie weźcie jej, państwo, nie mówię jej, dlatego, żeby przeciwstawiać jakieś kobiece podejście czy to nie jest podejście, to jest konieczność życiowa. Po prostu to wynika z życia. Ale jakby nie mówię, to nie powiem tego w sposób krytyczny wobec mężczyzn i nie jest moją intencją przeciwstawiać jedno drugiemu. Ale rzeczywiście było tak, że gra... Wiesia grała jako, jako młoda dziewczyna, zaczęła grać z ojcem, potem no, była panienką, wyszła za mąż i kiedy urodziła dzieci, to trwało... No, kilka czy nawet kilkanaście lat też była po prostu no, gospodynią, pracowała w polu. E, ona na ten czas przerwała granie. Ale właśnie to jest niesamowite, że ja nigdy od niej nie słyszałam, żeby ona się jakoś na to żaliła. E, oczywiście mogłam tego nie słyszeć, bo ona mogła po prostu. Mm, mogła, nie wiem, w ogóle nie chcieć o tym mówić, szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc, żeby tak już do końca powiedzieć prawdę, to e, musiałabym po prostu jakoś tak, w taki osobisty sposób ją zapytać, czy rzeczywiście było tak, jak, jak czasami pojawia się w jej wypowiedziach, że ona, m, że tam nie ma żalu, że po prostu miała taką przerwę, a potem wróciła do grania, czy być może miała takie poczucie, że no proszę tutaj e, Mężczyźni muzykanci sobie chodzą, grają, a, a ona jednak no, musi po prostu musiała ten instrument, jak to się mówi, odstawić do kąta na, na jakiś czas, czy o, o skrzypkach, tak mówią, że położył skrzypce na szafie. Mm, I nie wiadomo, jak było, a być może byłoby tak, że gdybym ją zapytała, to mogłaby być to na tyle osobista odpowiedź, że po prostu tak czy tak, by mniej nie jej tutaj nie, nie zacytowała. Ale rzeczywiście w takich, w takich wy, 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 wy wywiadach z nią, czy, czy w takich rozmowach, tego jakiś po prostu gdzieś podczas spotkań, jakoś ten, ten żal się w ogóle nie, nie pojawiał. To ona to opowiadała w taki zupełnie naturalny sposób, no, że tak, że no, trzeba było się zająć po prostu życiem, a potem sobie już, jak dzieci dorosły, ona teraz też nie do końca jest taka, jest taka wolna, żeby sobie jeździć nagrania, bo pomaga. Córkom w wychowaniu wnuków, i z tego, co wiem, to pomaga tak bardzo wydatnie. No, ale już, no to już jest jednak inaczej niż wnuki, to jednak inaczej niż własne dzieci, więc, więc z tego czasu jakoś tam znajduje po prostu czas nagranie. I teraz często jest tak, że taki moment pojawia się również w męskich narracjach u muzykantów i jakby. Tutaj rzeczywiście bardzo często słyszałam taki, właśnie może nie tyle żal, ale taką refleksję e, mówione to było, no, w pewnym sensie ze smutkiem. E, pojawia się takie zdanie, że no tak, a potem się ożeniłem, e, przyszły dzieci, musiałem zająć się gospodarką i. No, i skończyło się granie, tak to często jest wypowiadane, ale przede wszystkim zawsze jest właśnie ten pierwszy taki, ten pierwszy moment, tak dość dobitnie podkreślany, że tak, ożeniłem się, wiadomo co, potem i skończyło się granie. I nawet jest, taka, jest takie też powiedzenie, w, tam, tam, gdzie ja jeździłam się uczyć w właśnie pod, pod Przysłuchą, tam często takie cytowane przez, przez tych muzykantów starszego pokolenia, jak wspominali przebieg swojej kariery muzykanckiej, oni mówią, muzyka to kawalerska rzecz, że jak się jest kawalerem, no to można sobie tam przez tydzień nie wracać do domu, chociaż to też nie do końca było tak, bo, bo no, jak się było kawalerem, to się mieszkało z rodzicami i bardzo często rodzice też oczekiwali po prostu pomocy jeszcze od dorosłego chłopaka ka, no takiego jeszcze właśnie będącego w ich gospodarstwie domowym, bo jeszcze był kawalerem, no to już absolutnie oczekiwali pomocy, więc to nie jest tak, że mogli sobie przez dwa dni spać po tym i odpoczywać po tym weselu, ale jednak pojawia się ten element nostalgii. Jest o tym dużo przyśpiewek, taka nawet ostatnio mm, przypomniała mi się, Bodaj się, bodaj się święciło kawalerskie życie, gdzie strona to żona, gdzie karczma to picie. Które, no już ta przyśpiewka wychwala wszelkie walory e, właśnie wyjazdów na, na granie i e, tego, że się nie jest związanym e, Małżeństwem i, i życiem rodzinnym. Więc u kobiety po prostu ten moment życia bardzo przecież ważny, przełomowy, taki no główny. Zupełnie inaczej one, one o tym mówią. Macie Państwo w, w wydarzeniu, które jest jakby reklamą tego, tego, tego spotkania. Linki i do wykonań na YouTube do, przez różne osób, osoby zarejestrowane, właśnie koncertowe wykonania Wiesławy Gromackiej, czy to solo, czy z kapelą, i są, macie Państwo też te linki do audycji radiowych. Więc, jeżeli kogoś zafascynowała ta postać, i jej muzyka. A jestem prawie pewna, że tak się stało, to, to jest naprawdę dużo różnych ciekawych materiałów, z którymi poprzez które można sobie z twórczością Wiesławy Gromackiej jeszcze trochę dłużej pobyć i popodziwiać ją. I cóż, proszę Państwa, ostatnie dwa zdjęcia to będą takie moje ulubione, piękne portrety, na których widać całe to ciepło i cały urok też jako, no nie cały, ale znaczną część tego uroku i takie ciepło, które ona w sobie ma. Ona, czyli Wiesława Gromacka, harmonistka spod przysuchy. A ostatni utwór to będzie również Ober ciągły pod tytułem Karekonie. A ja się z Państwem żegnam, Ewa Grochowska, zachęcam do, już tradycyjnie za każdym razem e, Państwa zachęcam i to naprawdę z przekonaniem, żebyście śledzili różne proponowane przez warsztaty kultury wydarzenia, a przede wszystkim, żebyście zaplanowali sobie w kalendarzu czas na jarmark jakieloński, który jest w połowie sierpnia. To można też na stronach i jarmarku i warsztatów sobie tą dokładną datę sprawdzić, bo w tym roku no, już jarmark. Wszyscy mamy nadzieję, że już się odbędzie w troszkę takiej bardziej otwartej dla publiczności formie, że będzie można, jest nadzieja, że być może nawet będzie, będzie można potańczyć. Więc zapraszam Państwa na inne ciekawe propozycje warsztatów kultury. Żegnam się. Dziękuję bardzo za uwagę.